imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek 25 czerwca. Witam Was wszystkich i serdecznie pozdrawiam z parafii ewangelickiej z Nowego Sącza. I dzisiaj, drodzy, przeżywamy trzecią niedzielę o Trójcy Świętej. Ale myślę, że wszyscy z nas dobrze znają również datę 25 czerwca 1530 roku. Dlatego, że również na ten dzień dzisiejszy przypada pamiątka wyznania augsburskiego. Drodzy, dzisiejsze teksty, które chcą nas prowadzić, hasło tygodnia zapisane u Ewangelisty Łukasza w 19 rozdziale 10 wierszu. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Drodzy, mamy wiele praw, wiele ustaw, wiele przepisów, które regulują nasze życie. Mamy również prawo, które reguluje nasze życie i nasze przebywanie z Bogiem. To dekalog. Dekalog, który mówi nam o tym, jak mamy żyć z Panem Bogiem, a także jak mamy żyć z naszymi bliźnimi. Dzisiejszy dzień, dzień niedzieli, ma skłaniać nas do refleksji, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób my to prawo przestrzegamy. I niedziela dzisiejsza, która mówi nam o tym, że w 1530 roku Stany Niemieckie, ich przedstawiciele, wyznali swoją wiarę przed cesarzem. Co to znaczy wyznawać? Co to znaczy dać świadectwo swojej wiary? Myślę, że każdy z nas w swoich sercach może rozważyć to pytanie. Jak na co dzień, dzisiaj potrafimy świadczyć o tym, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Drodzy, wielu z nas powołuje się właśnie na Boże prawo. Ale co to znaczy? To znaczy, że w naszym życiu ma być ono istotnym elementem. Elementem, który każdego dnia będziemy przestrzegać. Będziemy starali się żyć wobec tego, czego Bóg od nas wymaga. Te zasady, to wyznanie oparte jest na Piśmie Świętym. Na tej pierwszej ważnej deklaracji, która mówi o tym, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest podstawą naszej wiary. Czy potrafimy dzisiaj być tymi, którzy w taki sposób, nie bacząc na przeciwności, które są wokół nas, mówić o tym, że Bóg jest tym, który jest dla mnie moim Panem, który dał mi wszystko, który mnie utrzymuje, który mnie wzmacnia, który kocha mnie ponad życie i chce, abym był Jego dzieckiem. Drodzy, historia Jonasza, która dzisiaj jest przywołana w tekście kazalnym, bardzo często obrazuje również i nasz wybór. Jonasz myślał, że po swojemu ułoży sobie swoje życie, że Pan Bóg nie będzie mógł w żaden sposób wpłynąć na niego, aby pójść i powiedzieć, że to, co dzieje się w mieście Niniwa, jest niezgodne z Bożym prawem. Stało się inaczej. Jonasz w końcu zrozumiał Boże Słowo.
Słowo, które docierało do Niego w różny sposób. I myślę, że drodzy, dzisiaj warto zastanowić się, w jaki sposób Bóg chce do nas przemówić, abyśmy każdego dnia byli tymi, którzy nie tylko w swoim sercu, czy może na swojej półce mają księgi wyznaniowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale żebyśmy z całym sercem byli tymi, którzy to prawo mają na swoich ustach, a przede wszystkim są Jego wiernymi wykonawcami. Bóg chce, abyśmy naszym życiem świadczyli o tym, że Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, oddał za nas swoje życie, że za nas zmartwychwstał. Aby każdy z nas mógł być usprawiedliwiony darmo, z łaski przez wiarę. Dla niektórych te słowa są bardzo proste. Bardzo proste do powiedzenia. Ale czy potrafimy stanąć w ich obronie? Czy potrafimy wyznać swoją wiarę dzisiaj? Drodzy, życzę Wam błogosławieństwa na ten dzisiejszy dzień, na ten nadchodzący tydzień. Aby to Boże Słowo było obecne wśród nas. Nie tylko na kartach ksiąg, ale przede wszystkim w naszych czynach i w naszych sercach. Zostańcie z Bogiem. Amen.